Jesteśmy w Rogoźnicy, w parku rogoźnickim. Jest to jeden z najstarszych prawdopodobnie parków i prawdopodobnie w Polsce największy park wiejski, bo jego powierzchnia wynosi 6 hektarów 32 ary. I powstał około 350 lat temu. Jest to park dworski, który był parkiem rodzinnych Richthofenów. No i ten park był w bardzo dobrym stanie do końca wojny. Po wojnie nikt tu palcem nie ruszył. Nie, byli z palcem, przychodzili wycinać drzewo na opał. I przy okazji poniszczyli, tam jest taki piękny, prawie chyba 300-letni cis, zostały tylko rynsztówki. No i kilka lat temu żeśmy się zbuntowali, mieszkańcy tu wsi, postanowiliśmy coś z tym zrobić. No i zaczęliśmy za zgodą właściciela, czyli urzędu gminy, zaczęliśmy powoli czyścić i w ciągu półtora roku żeśmy wyczyścili to już, to co tu zostało, to już jest końcówka. Mamy nadzieję, że do końca roku oczyścimy to aż do drogi i wtedy będziemy musieli przystąpić do drugiego etapu prac. No i chcemy tu w tym parku, jak Państwo widzą, stworzyć takie centrum rekreacyjno-wypoczynkowe dla całej wsi. No, żeby ten park był żył, żeby coś się w nim działo. I tam z tamtej strony mamy taki długi, duży mur i tam chcemy pod tym murem, w okolicach tego muru stworzyć takie centrum. Jak pan oceni tę inicjatywę mieszkańców? Bardzo piękna sprawa. Mieszkańcy sami się zorganizowali, chcą zadbać o swój park, niewątpliwie perła tego regionu. No i chcą przywrócić jego świetność, a drzewosąd, jaki tutaj jest, no, jest wspaniały. Mamy tutaj platana, piękne, wielkie drzewo, mamy tutaj piękną lipę srebrzystą, mamy kilka wielkich kaszanowców, kilka dużych dębów szypułkowych, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, jesiony. Park jest w takim stylu angielskim, dużo jest zostawionych drzew, pni martwych, takie, to jest tak zwane drugie życie drzewa. Piękne miejsce, w którym można zrobić ścieżkę taką edukacyjną, ekologiczną, opisać różne zabiegi, różne rzeczy, jakie dzieją się w przyrodzie. To jest bardzo dużo pracy i na pewno pracy rozłożonej na kilka lat, więc tutaj no, jakieś koszty muszą być poniesione. Drzew jest tutaj ponad 400, więc na pewno środki są duże, ale mieszkańcy chcą robić, chcą to pozyskiwać jakieś środki zewnętrzne, może się uda. No, my chcemy im pomóc i oczywiście też będziemy to robić za dużo mniejsze pieniądze niż powinniśmy. Po prostu chcemy pomóc ludziom, chcemy zachować ten park, przywrócić jego świetność i liczymy na to, że gmina również się przyłączy do inicjatywy, tym bardziej, że gmina Strzegom jest taka właśnie ekologiczna, też dbają o swoje drzewa w mieście, więc myślę, że jest szansa. No i głęboko wierzę w to, że przywrócimy świetność temu miejscu. Piękny, duży park. Niech troszeczkę ludzie korzystają z tego parku, prawda? My się tu wychowaliśmy, no, w tym parku. Tak, właśnie. Całe dzieciństwo spędzone. Znamy każde drzewo, każdy. No trudno. Także będzie bardzo przyjemnie, no, i po prostu ciekawie, jak zakończymy. Trzeba przyznać, że pan burmistrz nam obiecał bardzo dużą pomoc w 2017 roku. Tak. Także już to mamy obiecane, także tak. Bierzemy się konkretnie teraz.